Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan lada chwila zostaną rodzicami. Para niecierpliwie czeka na moment, w którym ich potomek przyjdzie na świat. Tuż przed porodem doszło do dramatycznych i stresujących chwil w życiu przyszłych rodziców. Taki stres zdecydowanie nie jest wskazany kobiecie, która lada moment wyda na świat dziecko. Małgorzata Rozenek wraz z Radosławem Majdanem stanowią parę idealną. Z niecierpliwością czekają na moment, kiedy na świat przyjdzie ich potomek. Ich synek ma już gustownie przygotowany pokoik, zaopatrzono go już także w 5 wózków, w których będzie wożony. Jednak to tylko niewielka część gadżetów, które dostanie ich dziecko. Rozenek miała zostać mamą już kilka dni temu, lecz synek nie wybiera się jeszcze na świat. Małgorzata Rozenek przeżywa dramatyczne chwile przed porodem, czekamy, aż jaśnie pan mały Majdan sam zdecyduje. Ja od 3 dni jestem już w godzinie 0 i nie ukrywam, że chciałabym już, wyznała na Instagramie Rozenek. Prezenterka nie może się już doczekać chwili, gdy będzie mogła przytulić swoje maleństwo. Kobieta już raz myślała, że lada chwila urodzi, jednak alarm okazał się fałszywy. Jak wyznaje, wszyscy bardzo to przeżywają, zwłaszcza Radosław Majdan, który jest bardzo przejęty nową rolą. Nie wiadomo, kiedy dokładnie na świecie pojawi się maluch. Jednak już przed porodem para zmierzyła się z dramatycznymi wydarzeniami i ogromnym stresem. Emisja filmu Nic się nie stało Sylwestra Lackowskiego wzbudziła ogromne emocje. Reżyser zaapelował w nim do gwiazd, by przyznały, co działo się w sopockich klubach. Wymienił wiele osobistości z imienia i nazwiska, a na liście znalazł się m.in. Radosław Majdan. Dwa. Mąż Małgorzaty Rozenek zareagował natychmiast i wydał oświadczenie, że nie ma ze sprawą nic wspólnego. Prosił reżysera o odwołanie swoich słów. Jednak nie przyniosło to skutku. Psycholodzy nie mają wątpliwości, że taki stres nie wpływa dobrze na przyszłą matkę, która szczególnie przed porodem potrzebuje spokoju i wyciszenia. Według magazynu Party, jeśli para zdecyduje się na pozew o zniesławienie oraz wygra proces, może liczyć na zadośćuczynienie od 10 do 150 tysięcy złotych. Jastrzab post.